Porady miłosne. Witam serdecznie, kochani Państwo. Dzisiaj Libes Orakel, czyli miłosny orakel, miłosna przepowiednia i porady płynące od serca. Tutaj właśnie używam tej talii kart. I zobaczmy, jaka porada miłosna jest właśnie dla Ciebie ważna. Oczywiście seria kart jest niemiecka, dlatego będę to tłumaczyć. Tutaj są widzowie z różnych części świata, szczególnie z Niemiec, z Anglii, z Włoch, ale również z krajów skandynawskich, z Norwegii, z Finlandii, z Irlandii, z Danii, również są tutaj panie z Austrii, z USA, z Kanady, też z Ameryki właśnie dużo osób patrzy, więc jestem szczęśliwa, że z całego kraju, z całego świata są widzowie, nie tylko z Polski, pomimo że ten kanał jest robiony w języku polskim, ale jak wiadomo, Polacy są w każdym zakątku świata, o czym właśnie świadczą moje subskrypcje i właśnie panie, które zgłaszają się do mnie na wróżby indywidualne, rzeczywiście piszą z całego świata. No szczególnie najwięcej chyba wróżb indywidualnych miałam dla pań, które są z Polski i z Niemiec, czyli Polki, które pracują na terenie Niemiec lub mieszkają, żyją na terenie Niemiec, tak jak ja. Więc witam wszystkich z każdego zaułku świata. No i oczywiście, żeby wesprzeć naszych kochanych Polaków, rodaków na każdym skrawku kuli ziemskiej, dziś porady miłosne. Jeśli jesteś nową słuchaczką, nowym słuchaczem, to proszę zasubskrybuj dzisiaj mój kanał. Opłaca się, bo będziesz dostawała codzienne filmiki z wróżbami, z różnymi konstelacjami kart, z różnymi pytaniami do kart. Są to wróżby kolektywne, czyli dla grupy, ale zawsze można jakiś akcent, jakiś impuls, jakąś radę, wskazówkę na pewno z takiej wróżby dla siebie wziąć i często można rozpoznać swoje historie w tych tutaj miłosnych dylematach. Kochani, piszcie komentarze, niech czują Waszą obecność, Waszą energię, dajcie lajki dla mojego kanału, by się rozwijał. Oczywiście zapraszam wszystkich z całego świata, Polaków, na wróżby indywidualne. I takie wróżby będą przez WhatsApp, oczywiście na podstawie Waszych osobistych zdjęć, dat urodzenia, prywatnych pytań do kart. Także zapraszam, napiszcie mi na e-mail. Mój e-mail znajdziecie pod każdym filmikiem i w komentarzach. loelia.orakel@gmail.com. Napiszcie mi i ja Wam od razu odpiszę, jakie są warunki takich wróżb indywidualnych. Kochani, mamy dzisiaj trzy grupy, trzy serca. Wybierzcie jedno serce. Numer 1, 2 i 3. Jeśli lubicie wybierać liczbę, to wybierzcie po prostu którąś liczbę, która Wam pasuje. Jeśli wierzycie w numerologię, na przykład numer 1, 2, 3 lub wybierzcie kamień. Dla grupy pierwszej jest tutaj kwarc cytrynu żółty, czyli cytryn. Dla grupy drugiej ametyst, kamień fioletowy. I dla grupy trzeciej kwarc różowy. Także wybierzcie sobie kamień lub grupę, która Wam odpowiada. I oczywiście zaczynamy od grupy pierwszej, kochani. Grupa pierwsza to cytryn. Kamień cytrynu. Zobaczmy, co pokaże nam nasz orakel. Balans.
Eine richtig gute Beziehung bietet Halt und Herausforderung zugleich. Okay, czyli naprawdę dobre partnerstwo, dobra relacja daje bezpieczeństwo, ale także jest wyzwaniem jednocześnie. Czyli na pewno chcesz w Twojej relacji, która jest dla Ciebie ważna, czuć, że jesteś bezpieczna, kochana, że ta relacja jest stabilna, ale również jest to relacja pełna wyzwań, pełna różnych jakby też zadań, tak, by się jeden od drugiego partnera czegoś uczył, coś rozumiał, podejmował kompromisy. Nieraz macie ciężkie sytuacje, które musicie jakoś przebrnąć razem. Nieraz są kryzysy, które oczywiście szargają waszymi emocjami. Nieraz są sprzeczki, płacz, rozpacz, rozżalenie, rozczarowanie. To są różne wyzwania, które przeżywacie i które macie razem pokonać, które macie podołać, by wasz związek stał się trwalszy, lepszy, silniejszy. Więc musicie to zrozumieć i mieć właśnie tutaj tą akceptację, że prawdziwa relacja zawiera w sobie te dwa aspekty. Daje Ci bezpieczeństwo, poczucie miłości, ale również jest wyzwaniem, jest ciągłym jakimś zadaniem dla Ciebie i dla Was obojga. Jeśli to zrozumiesz, to będzie być może to wszystko prostsze i nie będziesz czekała tylko na ideał relacji, tylko będziesz wiedziała, że różne jakieś niesnaski, kryzysy należą jako normalność do takiej relacji. I trzeba właśnie się ciągle uczyć, ciągle przebaczać, ciągle rozmawiać, ciągle pokonywać jakieś przeszkody. Balans. Pomimo to zachować harmonię, balans, spokój. Jeszcze to, co mi tutaj naszło dla grupy pierwszej, to jest oczywiście tutaj yin-yang. Ta energia damsko-męska. To uzupełnianie się dwóch energii w nieskończoności. Ta płynna integracja dwóch pięknych energii w jedną całość. I właśnie odczuwanie tych energii, uzupełnianie się. Jedność. Czyli dwa ciała, dwie energie stają się jednością. Niezależnie co się stanie. Relacja nie jest tylko dobra, jeśli jest fajnie, jest dobrze. Relacja jest również ważna, kiedy są jakieś kryzysy i musimy to przebrnąć razem. W balansie, w harmonii. Nie tracąc oczywiście od razu wszystkiego pod stopami, nie wpadając od razu w panikę. To była grupa pierwsza. Teraz przechodzę, kochani, do grupy drugiej. Wszyscy ci, którzy wybrali fioletowy ametyst. Grupa druga, jaka jest wskazówka, rada miłosna dla Ciebie, grupa druga. Heilige Vereinigung, czyli święte pojednanie. Hüte deine Beziehung wie einen Schatz. Czyli broń swojej relacji, broń swojego partnerstwa jak skarbu. Czyli uważaj na twoje partnerstwo i troszcz się o Twoją relację, jakbyś troszczyła się o największy, najdroższy, najcenniejszy skarb na ziemi. Oczywiście święte pojednanie mówi również o tym, że niezależnie co przyjdzie, jaki kryzys,
jakie ciche dni, jaka kłótnia, jakie rozstanie, rozłąka, to bądź gotowy, bądź gotowa przebaczyć. I poczuj tą jedność, poczuj tą piękno, to piękno, poczuj to piękno, jak właśnie jest pojednanie wasze, jak jesteście dla siebie ważni. I chrońcie, chrońcie tego partnerstwa, tej magii, tej relacji, jak największego, prawdziwego, najdroższego, najcenniejszego skarbu. To jest skarb, którego nie można kupić za żadne pieniądze świata. Uczucie miłości, uczucie jedności, tego magicznego przyciągania, tego uczucia magnetycznego nie można kupić za żadne pieniądze. To jest skarb, który jest w nas. Chrońcie tego. Troszczcie się o to, by to utrzymać jak najdłużej. I przebaczajcie. Przebaczajcie sobie wszelkie błędy. Jest wiadomo, że w relacji popełniamy błędy, że się ciągle uczymy, przebaczamy, próbujemy jeszcze raz. To jest rada dla ciebie, grupa druga. Dziękuję i zapraszam grupę trzecią. Grupa trzecia wybrała ten oto kamień i liczbę 3, kwarc różowy. To porada miłosna dla was. Kraft, czyli siła. Ich habe die Kraft, nein zu sagen oder zu gehen. Czyli mam siłę powiedzieć nie i iść, czyli odejść. Miejcie tą siłę, jeśli zostałyście skrzywdzone, skrzywdzeni i cierpicie, nie jesteście szczęśliwi, szczęśliwe w tym związku. Miejcie odwagę odejść, miejcie odwagę po prostu skończyć ten etap. Skończyć wszystko, co wam nie służy. Powiedzieć nie, już nie chcę. Nie, już dosyć. Nie, już nie dam się obrażać, poniżać, zdradzać. Nie, już nie chcę. Odchodzę. Mieć odwagę na zmiany, mieć odwagę na znalezienie nowej miłości, na zaczęcie wszystkiego od nowa. Mieć odwagę, by odejść i skoncentrować się na sobie, by być szczęśliwą i być w zgodzie z sobą, w harmonii ze sobą i się rozwijać, a nie tylko spędzać czas na cierpieniu. Jeśli ktoś was zdradza, oszukuje, kłamie, kombinuje, ma nieszczere zamiary do was, was poniża, ignoruje, nie dotrzymuje słowa, zawodzi. No, nie daj Bóg, jeszcze gorsze, tak, sprawy być może są w tej relacji, nie wiem, nałogi, agresja, wulgaryzmy, są i takie związki. Więc jeśli jest coś naprawdę bardzo toksycznego, co cię dobija, co rujnuje ci życie, miej siłę i odwagę, by powiedzieć nie, nie chcę już. Chcę odejść, chcę zapomnieć. Chcę zacząć swoje szczęśliwe życie w zgodzie ze sobą i od nowa. Nie bój się tego kroku. Każda zmiana przynosi coś nowego, otwiera następne nowe drzwi, za którymi kryje się coś być może wspaniałego, coś zupełnie innego. To są właśnie takie trzy piękne porady, przesłania dla każdego słuchacza, dla każdej grupy. Życzę wam oczywiście balansu w relacji, świętego pojednania, jeśli takie jest potrzebne, i siły, by powiedzieć nie i odejść, jeśli ktoś rujnuje wam życie.
Życzę Wam wszystkiego, co najwspanialsze. I do usłyszenia już wkrótce.